Witam wszystkich. Znajdujemy się na targach ISE na stoisku D&B Audiotechnik. Opowiemy o nowym systemie KSL, który miał niedawno swoją premierę. KSL, czyli młodszy brat systemu znanego już wcześniej GSL. Zastosowano tutaj znane z tamtegoż systemu technologie i zaadaptowano do mniejszego formatu. System ten jest zbudowany z dwóch przetworników 10-calowych. W środku znajduje się przetwornik 8-calowy i dwa drivery. Po bokach natomiast mamy dwa 8-calowe głośniki, które zapewniają nam kardioidalność tego systemu, ale co ciekawe, grają zarówno w przód, jak i w tył, eliminując dźwięk poza gronem i dodając troszkę go również z przodu. Jeżeli chodzi o sposób podwieszenia, to podobnie jak w systemach poprzedniej generacji mamy taki hak z tyłu, w którym określamy kąt i podnosząc system, on automatycznie nam się kątuje. Druga opcja to jest system znany właśnie z GSL-a, czyli tak zwany moduł, tak zwany tryb kompresyjny, do którego potrzebna jest nam dodatkowa wyciągarka podciągająca grono od dołu. Do systemu tutaj też niezbędny będzie nam taki moduł, który się nazywa Array Sight. Pozwala on nam na zmierzenie kąta nachylenia całego grona, tudzież ramy, na której wisi grono. Dodatkowo mierzy również wilgotność powietrza, co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowania technologii Array Processing.